Felieton pod tytułem Garść polskiego pieprzu. Jest rok 480 przed Chrystusem. Już za chwilę w wąskim gardle wąwozu Termopile, zwanego po polsku Gorącymi Wrotami, zetrą się wojska Kserksesa oraz Spartan. W tle grzmią wojenne okrzyki, a perski dowódca wysyła groźne poselstwo. Jest nas tak wielu, że strzały naszych łuczników zaćmią słońce na niebie. Nieprzelękniony Leonidas lakonicznie odpowiada, a zatem będziemy walczyć w cieniu. Atmosfera gęstnieje, posłaniec składa ofertę darowania życia, o ile Spartanie oddadzą wąwóz bez walki. Leonidas nie ustępuje. Wejdźcie i sobie weźcie. Męstwo Leonidasa i garści Spartan w obliczu miażdżącej siły wroga przechodzi do legendy i jest odtąd na ustach Aoidów nucących pieśni dodające ducha. Oprócz ich sławy, po termopilskiej bitwie pozostaje jeszcze milczący kamień z wyrytym epitafią. Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj, wierni jej prawom. Równe 2000 lat później po ścieżkach historii przechadza się inny przechodzień. 12 września 1683 roku król Jan III Sobieski gna ze swoimi wojskami ze słynną odsieczą wiedeńską. Posępny wezyr Kara Mustafa wysyła poselstwo z osobliwym podarunkiem. Oto kwarta maku, przypominająca, że armia wezyra jest tak liczna, jak jego ziarna. Jan III Sobieski, nauczony polskiej gościnności, potrafi odwzajemnić się pięknym za nadobne. Wkrótce zostanie okrzyknięty zwycięzcą, a jego sława dodawać będzie animuszu kolejnym pokoleniom Polaków. Tymczasem popuszcza sarmackiego pasa, podkręca sumiastego wąsa, sięga do srebrnej ampułki i powiada: naści, Polaków jest tylu, ile pieprzu w tej pięści. Spróbuj ją przełknąć.